Siemanko, jestem w Karpaczu. Oj, schody. No i co, i dzisiaj lecę pozwiedzać zabytki w Karpaczu i wam to wszystko pokażę. Więc oglądajcie, mordeczki. Pierwszy zabytek, który zwiedzamy, to świątynia Wana. Chodźcie, zobaczymy, jak tam jest. Kościół Wan został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku w południowej Norwegii w miejscowości Vang, położony nad jeziorem Vang. I stąd wywodzi się jego nazwa. Podobnych drewnianych świątyń zbudowano w tym okresie około 1000. Po dzień dzisiejszy zachowało się ich w Norwegii tylko 30 i ten w Karpaczu Górnym. W naszej parafii partnerskiej w Hanekle w Niemczech znajduje się również drewniany kościół zbudowany w 1908 roku według wzorców norweskich. W XIX wieku kościół Vang był w złym stanie i wymagał kosztownej naprawy. Postanowiono go sprzedać. Pieniądze były potrzebne do spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę nowej świątyni. Dzięki staraniom zamieszkałego w Dreźnie norweskiego malarza profesora Jana Christiana Dahla ten cenny zabytek architektury wikingów został zakupiony za 427 ówczesnych marek przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Po sporządzeniu dokumentacji przez królewskiego architekta obiekt rozebrano na części i w skrzyniach przewieziono w 1841 roku statkiem do Szczecina, a następnie do Muzeum Królewskiego w Berlinie. Król zrezygnował jednak z postawienia kościoła na wyspie Pawie koło Berlina i zaczął szukać miejsca, w którym świątynia mogłaby służyć na nabożeństwa. Dzięki zabiegom hrabiny Fryderyki von Ravensburgowca wiosną 1842 roku przeniesiono kościółek w Karkonosze, aby mógł służyć ewangelikom mieszkającym w Karpaczu i okolicach. Daleką podróż odbył barkami rzecznymi, Odrą i 9 wozami konnymi. Miejsce pod budowę podarował hrabia Christian Leopold von Schafgotsch z Cieplic. Jest to zbocze Czarnej Góry, 885 metrów nad poziomem morza, znajdujące się w połowie drogi z Dolnego Karpacza na Śnieżkę. Aby uzyskać kilkaset metrów kwadratowych parceli budowlanych pod kościół, prywaniem, szkołę i cmentarz, rozsadzano skały oraz wzniesiono 6-metrowy mur oporowy. Dnia 2 sierpnia 1842 roku Fryderyk Wilhelm IV osobiście dokonał położenia kamienia węgielnego, a 2 lata później, w dniu 28 lipca 1844 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła. Żegnamy się z Państwem. To co, trochę już pozwiedzaliśmy, idziemy dalej na zaporę na Łomnicy. Trochę jest do zwiedzania w tym Karpaczu. Ogólnie trzeba się wykąpać tutaj w tej zaporze na Łomnicy, ale jest zakaz kąpieli. Ale jest super, jak fajnie. Tutaj, o, tutaj widzicie? To ja chciałem, o, tutaj, tu właśnie chciałem skoczyć na łepola, ale zakaz kąpieli, więc nie mogę, no chciałem, ale nie mogę, no zrozumcie mnie, nie? No.
Jestem na jakimś torze saneczkowym, ale chyba jest opuszczony. Nie wiem, obczajcie sobie to. Tutaj nic się już nie dzieje, widzę. Nie wiem, czy to latem jest otwarte. Ale fajne, fajne. Mega, mega. Taki zjazd. Jeśli chcecie, żebym przeszedł cały tor saneczkowy, zostawcie lajka pod filmem. Nasi tu byli. O, to jest chyba początek. Że to musi lecieć w tamtą stronę, tak. Jeszcze z 3 km. Doszliśmy do końca. Jak ja dzisiaj na kopę wjeżdżam, wyciągam, co sobie też żałuję. Zobaczcie, jakie widoczki. Jak tu nie kochać gór? Słoneczko świeci, no piękna pogoda dzisiaj. Czy taką, na takiej ławeczce się siedzę i se jadę, nie? Elegancja Francja. Spokój na stoku. Zjeżdżałem z tego stoku, powiem wam, tutaj. Tu na początku. W sumie na końcu i początku stoku. Zależy z której strony patrzymy. Jest kurwa sam lód. Jest tak chujowo, że dramat. A tu mamy już, o, jest wysoko.